Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Super! Tak jest! Wszystkie Bartaszy Gania, pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Tak jest, jesteśmy już w moim Dafiku 106, tak, tym, którym jeżdżę na co dzień. Tamten jest oddany, oczywiście materiały wlecą. Ten materiał wlatuje tak totalnie na spontanie. Słuchajcie, przyjechałem do Czech na rozładunek i od dawien dawna wiadomo, to znaczy jak dla mnie, że Czesi to są bardzo super sympatyczni ludzie. Bardzo pocieszni, bardzo weseli i w ogóle, ale to, co było tutaj na rozładunku, to powiem wam, już mnie tylko w tym utwierdziło na 100%. A mianowicie, jak tylko przyjechałem, podszedł pan tam od rozładunku, patrzy, mówi Polak, ja mówię Polak, Polska biało-czerwonina, i zaraz była analiza meczy Meksyku, Arabii, no i tutaj zastanawianie się, co będzie z Argentyną. Słuchajcie, tak na szybko tylko postaram się, bo mówię, mam jeszcze te materiały ostatnie z DAFA XG+, które wlecą niebawem. Będzie również taki materiał bonusowy, myślę, no ale to spokojnie, wszystko po kolei. Słuchajcie, kochani, przyjeżdżam na rozładunek, no i mówię, pan się tam pytał, czy Polska, czy Polak i tak dalej, no bo wiadomo, też i Ukraińcy u nas jeżdżą i nie tylko. No i gadka, rozmawianie, najpierw analiza mecz, i powiedział mi tylko pan, gdzie mam stanąć. No i rozmawiamy właśnie, i tam panowie mówili, że najbardziej, no to szkoda Lewandowskiego, tak, że w meczu z Meksykiem, no nie strzelił tej jedenastki, nie? No ale tutaj mówią, że z Arabią, no się, miejmy nadzieję, że się rozblokował, no i zeszło z niego to całe ciśnienie, ta cała presja, która na nim ciążyła po tym właśnie niestrzelonym rzucie karnym, no ale no, było jak było. Tego już się nie odmieni. Teraz trzymajmy kciuki za mecz z Argentyną. Mówię, żeby minimum ten remis był, ale ja cały czas wierzę, że uda się wygrać. Słuchajcie, kochani, no i mówię, no dyskusja cały czas praktycznie na temat naszych rozegranych meczy, bo jak wiadomo, słuchajcie, ani Czesi, no nikt z naszych sąsiadów, poza oczywiście jednym standardowo, wiecie jakim, nikt się nie zakwalifikował. Ani Austria, Czechy, Słowacja, Litwa, no i tam dalej, Łotwa, Estonia, tutaj w pobliżu nas nikt się nie zakwalifikował, nawet Słowenia, ani... No, także Czesi nam jak najbardziej mówią, że kibicują, oglądają nasze mecze, właśnie reprezentacji naszej, i trzymają kciuki za naszych, także jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe. Bardzo sympatyczne i takie, kurczę, mega, nie? No, mówię, kurczę, no, ten naród czeski, ci ludzie to są przezajebiści, no, bardzo, bardzo weseli, i od czasu, jak tu pierwszy raz tylko zacząłem jeździć, również bardzo lubię, również lubię słuchać ich rozmów, tak, jak oni rozmawiają, bo ten ich język, no, jest rewelacyjny, taki wesoły, nie? No, nie chcę tutaj już, wiecie, nic tam próbować mówić po czesku, no ale każdy chyba z was wie, co mam na myśli, a zwłaszcza kierowcy, czy też nawet ktoś, jak tu przyjeżdżał po prostu tak turystycznie, tak, wie, o co mi chodzi, co mam na myśli, kochani, także, no, także tak to wyglądało. Patrzcie, a miałem powiedzieć właśnie odnośnie jeszcze z tyłu po rozładunku. Panowie razem ze mną zaśpiewali Polska biało-czerwoni, ale mówię, no tylko przyjechałem na plac, to już było Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Super! Tak jest! Jak tylko usłyszeli, że jestem Polak, bo zobaczyli belkę, rzecz jasna, na tablicy, jestem Polak, to zaraz Polska biało-czerwoni, a później jeszcze
wszyscy razem Polska biało-czerwoni. Powiem wam, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Nie myślałem, że tak miło mi się poniedziałek zacznie. No, kochani, a więc tak, z Dafikiem, rzecz jasna, no mówię, już jest oddany, tak, z powrotem do ESA Track Poznań, także z tej mojej strony jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Kingę, Damiana, Konrada i całe ESA Track Polska. Kochani, no było oddanie, ale jak jeszcze coś się tam działo po oddaniu, no to będziecie, my się mieli gdzieś tak okazję, gdzieś za około może tydzień, najpóźniej myślę, że dwa, zobaczyć jeszcze co tam, co miało miejsce, tak? Jeżeli ktoś do mnie na fanpage'a wchodzi, to widział relację, która była. Myślę teraz, jak już ten materiał dodaję, to ta relacja zginęła. No ale była i tam, co niektórzy mogli się domyśleć, mniej więcej o co chodzi, tak? No. Zjechałem na plac. Powiem wam szczerze, jakoś kurczę miałem tak, że nawet mało co ponagrywałem, bo już było, wiecie, no trzeba było wszystko ładnie ogarnąć i tak dalej. Jak się koniec końców okazało, niepotrzebnie tam, kurde, do ostatniego pyłka w tym aucie kurczę sprzątałem, no ale czemu? To się później dowiecie, niech to będzie taki surprise. Szkoda, że kurde, jakby była setka na te 100 tysięcy subów, fajny taki special by wleciał, no ale będzie przed. A co? Mówię, a ten materiał wlatuje z racji na to, że teraz jest właśnie na to czas, bo tak to by było gdzieś za tydzień, także już po meczu z Argentyną, a tak to wiecie chociaż, że Czesi nam kibicują i są jak najbardziej za naszą reprezentacją. No, na pewno nie wszyscy, to jest rzecz jasna, ale mówię tutaj ci panowie, którzy byli tutaj w tej firmie, w której byłem na rozładunku, jak najbardziej kibicują naszym. No, także nie tylko Polacy, ale i Czesi. No zobaczymy jak to będzie, słuchajcie, no naprawdę, aha! I co jeszcze miałem powiedzieć, a propos tutaj, jak już rozmawiamy o tym. Mam praktycznie wszystkie mecze obejrzałem. Niemalże wszystkie, bo no wiadomo, no jak czas pozwala. Praktycznie teraz mało co na YouTube zaglądam, tak jak widzę i wy. Mało też na YouTube'a zaglądacie, no ale to jest normalne, słuchajcie, no 4 mecze w ciągu dnia, także ci co siedzą w domu, co tam mają tą zmianę swoją tam do pracy i z powrotem, pewnie niektórzy to nawet urlopy pobrali czy wolne, to ja współczuję kobietom waszym, nie? One się z wami teraz mają. Czekajcie, po co ja? Tak. No i słuchajcie, w sobotę było. No dobra, tak trochę wam tylko przybliżę. Pojechałem do Poznania, tak, do Komornik, do ESA Track, Komorniki, zwrócić, oddać Dafika. No ale jak się okazało, jeszcze pojechaliśmy do Ostrowa, do najnowszego oddziału ESA Track Polska, czyli ESA Track Ostrów Wielkopolski. Tam pojechaliśmy z Konradem. Ja już sobie siedziałem z boku, ponieważ kartę wylogowałem. Konrad prowadził, mam właśnie z tego materiał, który powinien się pojawić przed tym, no ale mówię, teraz to jest na czasie, także no nie, no na kartę na czasie oczywiście to nie trafi, ale słuchajcie, teraz to jest właśnie odpowiedni czas, żeby dodać ten materiał jeszcze przed tym meczem z Argentyną. No i właśnie będąc w Ostrowie, mecz Polski z Arabią, to tak oglądałem, że tak powiem, z doskoku, ale drugą połowę, tak? Pierwszą połowę obejrzeliśmy elegancko. Taki mały telewizorek. Taki malutki. Zobaczycie co i jak. To znaczy, meczu nie nagrywałem, ale zobaczycie jak te... Kurczę, no nie mogę tu za dużo gadać. To nie będzie surprise'a dla nas, także dobra. Tak czy siak drugą połowę to już tak z tabletu na z doskoku oglądaliśmy, ale bramkę jak najbardziej tą drugą. Akurat miałem tego farta, że stałem i oglądałem przy tablecie, także było elegancko zaliczone. No i ten karny również, to jeszcze było w pierwszej połowie, rzecz jasna. Szczęsny kurczę mistrzu. Mega niesamowicie mu to wyszło, ten podwójna obrona tego strzału karnego.
Mam tylko wielką nadzieję, że w tym meczu z Argentyną będzie co najmniej remis. No i będzie wielka niespodzianka, bo to naprawdę by było coś niesamowitego na Mistrzostwach Świata po 37 latach. Ogólnie po 37 latach zdobyliśmy pierwszy punkt na Mistrzostwach, no ale jeszcze do tego wyjść z grupy, no to już by była... To by był Deluxe Edition, tak? No, także dobra, kochani, nie przedłużam. I tak się ten materiał za długi zrobił, no ale jeszcze raz z kolegami z Czechami na do widzenia, także trzymajcie się, Bartasz się kłaniał, cześć! Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, super! Tak jest!